Cześć, dzisiaj chciałem pogadać o spoilerach, spoilowaniu, o tym, dlaczego tak bardzo się nimi przejmujemy, o tym, czym one według mnie są i jak do nich podejść, żeby w ogóle móc dyskutować o popkulturze. Zacznę od małej podróży w czasie, bo ja pochodzę z pokolenia, które troszeczkę luźniej podchodzi do spoilerów. I nie jest to kwestia tego, że jedni są mądrzejsi, drudzy są głupsi, bo ogólnie jest ostatnio coraz bardziej niepokojąca fala nostalgii, która nas po prostu ogarnia zewsząd i mam wrażenie, że nawet polityczne wybory na świecie są podejmowane ze względu na nostalgię, ale nie chcę wchodzić teraz w politykę, natomiast no trend taki, że kiedyś to były dobre gry, kiedyś to były dobre filmy, kiedyś to były dobre komiksy, kiedyś to było dobre jedzenie, wszystko było kiedyś lepsze. A dzisiaj, no dzisiaj to jest słabo. Nie chcę kompletnie wchodzić na te fale, bo ja tak nie uważam, nienawidzę tego. Sam czasem się na tym przyłapuję i uważam, że wchodzenie w tego typu myślenie jest bardzo destruktywne. Po prostu było trochę inne uwarunkowanie, które powodowało trochę inne myślenie. Kiedy ja oglądałem filmy, to był do nich dużo mniejszy dostęp. Jasne, chodziło się do kina, ale wiecie, zwiastuny nie były czymś powszechnym. Nie było internetu tak dostępnego, żeby czekać na kolejny zwiastun. Oglądało się programy, nawet których prowadzący nas kompletnie nie interesował w telewizji. To, co ma do powiedzenia, on generalnie zwykle może streszczał film w paru zdaniach, co dzisiaj byłoby w ogóle karygodne w dzisiejszym rozumowaniu. Ale najważniejsze w tych programach było to, że mogliśmy zobaczyć fragmenty filmu, który jest w kinach i nigdzie więcej nie mogliśmy tego zobaczyć. Więc wręcz chłonęliśmy wszystko, co mogliśmy dostać, bo mogliśmy dostać tylko tyle. I jakakolwiek scena z filmu, czy nawet w jakimś teledysku była zawarta, to się oglądało ten teledysk, bo film będzie teraz dostępny i tak dalej. I po prostu chciało się tych informacji jak najwięcej wchłonąć, jak najwięcej dostać. Człowiek się praktycznie w ogóle nie przejmował spoilerami, bo to nie było właściwie możliwe. Nie było takiej w ogóle nawet mowy o tym, żeby trailer zaspoilerował film. I nie o to, że trailery były lepiej skonstruowane. Jak popatrzycie na stare trailery, to one nieraz odsłaniały właściwie całą fabułę filmu, ale wiecie, z punktu widzenia gościa, który zobaczy jeden trailer na cztery filmy, no to i tak to jest fajnie, że coś się zobaczyło. Dlatego ogólnie o spoilerach, z spoilerami było zupełnie inaczej i też i rozmowa między filmami była zwykle pomiędzy ludźmi, że tak powiem, no bo znowu nie mogliśmy mieć masy filmów, jakichś featurette, behind the scenes, wywiadów z twórcami, aktorami, którzy nam promowali te filmy, więc znowu jak ktoś nam opowiadał o danym filmie, no to zwykle nam sporo o tym filmie jakby nie patrzeć mówił. I dlatego oczywiście ważne było to, żeby nikt nie zdradził ci zakończenia, jakiegoś krytycznego momentu zwrotnego, czy takiej tajemnicy, na którym bazowały niektóre filmy, jak Szósty Zmysł, czy nie wiem, Fight Club. No wiadomo, że jakby ktoś ci wygadał, co tam chodzi ostatecznie, no to zupełnie inaczej podchodzi się do tego filmu i zupełnie inaczej się go ogląda. I to było rozumiane samo przez siebie, ale poza tym jakby spoiler nie istniał, nie było na tym punkcie żadnego przewrażliwienia. W trakcie jednak, kiedy rozwijał się dostęp do informacji, dostawaliśmy coraz więcej materiałów, o których wspomniałem i siłą rzeczy twórcy sami zaczęli nas bombardować taką ilością materiałów, które my z drugiej strony dobrowolnie przyjmujemy, bo to nie jest tak, że ktoś nam te trailery po prostu włącza i nie możemy nic na to poradzić, ale no, mamy tą potrzebę, że chcemy jednocześnie wiedzieć jak najwięcej, nie chcemy być do tyłu z filmem, chcemy zobaczyć te zwiastuny, chcemy wiedzieć, co nam twórcy przedstawiają, bo one same niekiedy są zrobione jak wręcz dzieła sztuki, ale z drugiej strony też nie chcemy za dużo znać o filmie i z tego zrodził się ten taki dysonans i problem z tym, że no trochę chcemy, ale nie chcemy. Ja osobiście mam z tym taki problem, ponieważ ciężko się rozmawia często o filmach. Ciężko mówić o jakimkolwiek filmie, nie zdradzając jakichkolwiek informacji co do niego. Kompletnie bezspoilerowa recenzja, to jest wiecie, film był, tytuł może. I dlatego to jest bardzo problematyczne, kiedy cały czas ktoś mówi spoiler, spoiler, spoiler. W komiksach jest nawet z tym jeszcze trudniej, ale o komiksach powiem w dalszej części tego materiału. Natomiast muszę powiedzieć, jakie ja mam osobiście podejście do tego typu rzeczy. Zacznijmy od recenzji i jak ja podchodzę do bezspoilerowych recenzji.
bo to jest wbrew pozorom najłatwiejsze. Jeśli chodzi o bezspoilerowe recenzje, no to przede wszystkim nie wspomina się tego, co, o czym powiedziałem, czyli zakończenia, kluczowego momentu zwrotnego, jakiejś ważnej śmierci, no tego typu spraw, to powinno być oczywiste. Ale ja również nie omijam niczego, co zostało pokazane w zwiastunach i ogólnie kampanii reklamowej, bo moje podejście jest takie, że jeżeli twórcy pokazali coś w zwiastunie, to chcieli się tym pochwalić i nie powinno to być kluczowe dla filmu. Jeżeli oni spieprzyli to na tyle, że pokazali mega istotny moment w zwiastunie, jakiś zwrot akcji bardzo istotny, no to to już jest na nich. I owszem, jeżeli ktoś ma takie podejście, że nie ogląda zwiastunów, nie chce kompletnie wiedzieć nic o filmie i pójść na niego sam, nie mając absolutnie żadnego, po prostu żadnych informacji na ten temat, co jest bardzo trudne w dzisiejszym bardzo świecie, w którym dostęp do informacji jest tak ogromny, wystarczy mieć jakiekolwiek portale społecznościowe, już się jest nimi bombardowany, ale powiedzmy, że ktoś ma taką zasadę, to jakby ja to szanuję, nie ma z tym żadnego problemu, ale w tym momencie, jeżeli ktoś nie ogląda zwiastunów, to tym bardziej nie widzę sensu, żeby oglądał recenzję jakby, bo w tym momencie ta osoba i tak chyba sama chce pójść na ten film, sama chce dowiedzieć się, po prostu poznać ten film osobiście. I jasne, tak jak mówię, szanuję to, można jak najbardziej do tego w ten sposób podejść, jeżeli ktoś bardzo chce. Kilka razy sam się bawiłem w tego typu rzeczy, ale tak jak mówię, ja robię recenzję, więc siłą rzeczy rozumiem, że jeżeli ktoś ją ogląda, to sam nie jest w 100% przekonany, czy chce pójść na ten film, albo chce poznać po prostu moje zdanie o tym filmie, ale raczej wtedy ten film już musiał go zainteresować, więc zakładam, że jest to ze zwiastunów. Także ja, jeśli chodzi o to, to absolutnie nie omijam niczego, co twórcy pokazują w zwiastunach, nie uznaję tego za jakiekolwiek spoilery. No dobra, ale recenzja to jest banał, bo można sobie wytyczyć parę spraw. Schody zaczynają się później, dlatego że trzeba o filmie w końcu kiedyś pogadać przy innych okazjach. Spoilerowa recenzja, można oznaczyć spoilery, żaden problem, ale wiecie, mija jakiś czas i chcemy wspomnieć o jakimś wątku z danego filmu w odniesieniu do czegoś innego, co oglądamy. Powiedzmy, oglądaliśmy film, który wyszedł 2 miesiące później i tam jest jakaś scena i chcemy ją porównać i w tym momencie czy musimy ostrzegać przed tym, że są spoilery. No tutaj według mnie zaczyna się robić bardzo grząski grunt i każdy może mieć do tego inne podejście. Ja osobiście nigdy nie chcę spoilerować takich rzeczy, póki dany film jest w kinie. Jeżeli dany film jest w kinie, to rozumiem, każdy ma swoje preferencje. Ktoś woli iść na premierę i zobaczyć jak najszybciej. Ktoś nie lubi zaludnionych sal i chce pójść, jak film jest bliżej zejścia. Różnie jest z czasem, wiadomo, raz ma się tydzień bardziej zajęty, w innym tygodniu ma się wolny czas, może czekać się na jakiegoś znajomego, który wtedy mi mógł pójść. To jest dla mnie wszystko zrozumiałe i nigdy nie chcę spoilować czegoś, co jest akurat w kinach. Jeżeli kiedyś to robiłem, przepraszam, nieintencjonalnie uważam za to za generalnie chamstwo lub gapiostwo, co mogło się w moim przypadku niestety zdarzyć, ale to jest bardzo istotne. Jeżeli film jest w kinie, nie spoilujemy tego, nie podajemy tych wszystkich informacji. Cały czas, jeżeli mówimy o tym filmie, to tak jakbyśmy odnosili się do niego w przypadku recenzji bezspoilerowej. No ale co jest dalej? Ile czasu trzeba odczekać, żeby móc bezpośrednio poruszać wątki tego filmu? Wiecie, jakbym dzisiaj powiedział, że to zupełnie tak jak wtedy, jak w Imperium kontratakuje, okazało się, że Vader jest ojcem Luka. No i w tym momencie ktoś mówi, ej, ja jeszcze nie widziałem Imperium kontratakuje, dzięki za spoiler. No dobra, ten film już będzie zaraz blisko, ponad 30 lat ma i to grubo ponad 30 lat temu wyszedł, więc siłą rzeczy, jak mówić o popkulturze, że jak mówić o jakichkolwiek porównaniach, jeżeli nie można byłoby wspominać w ogóle o żadnych motywach, nawet sprzed 30 lat. Więc no, tutaj już trzeba zacząć sobie ustalać własne ramy. Ja osobiście mam tak, że jeżeli film wyjdzie już na DVD, Blu-rayu i wszystkich innych tego typu nośnikach, no to powiedzmy miesiąc po tym już nie mam żadnych oporów w mówieniu czegokolwiek o tym filmie. Nieraz miałem komentarz, dzięki, jeszcze nie widziałem tego filmu, właśnie mi coś spoilowałeś. Tylko że z drugiej strony, jeżeli komuś zależy, żeby nie dostać spoilerów na temat danego filmu i jednocześnie nie poszedł na niego do kina, rozumiem, że nawet nie wszyscy lubią chodzić do kina, są też małe miejscowości, w których dany film do kina nie wszedł i tak dalej. Wszystko to rozumiem. Ale później, kiedy film był już dostępny w jakiejkolwiek dystrybucji, można było go sobie po prostu obejrzeć w domu, na komputerze, na telewizorze i tak dalej,
hakiem z jeszcze zapasem miesiąca, że nawet do Bzdziochów pod Koziodojcami spokojnie doszedłby ten film, jeżeli ktoś by sobie go jakoś internetowo zamówił, no to w tym momencie po prostu tej osobie najwidoczniej aż tak nie zależało na tym, żeby ten film zobaczyć, jakby skoro jakby nie chciała oglądać w żadnych z tych okazji. I w tym momencie no, nie mogę się wstrzymywać z jakimikolwiek spoilerami, nie mogę wstrzymywać się z dyskusją na temat wszelkich filmów, szczególnie, że żyjemy teraz w świecie, w którym jest cała masa kontynuacji, jest cała masa filmów powiązanych, uniwersów filmowych, gdzie wszystko jest ze sobą powiązane i wszystko się do siebie odnosi. I w tym momencie ciężko jakkolwiek rozmawiać na te tematy, jednocześnie nie mówiąc o innych dziełach. I nawet mówię, powiedzmy, jest spoilerowa, powiedzmy, że byłaby spoilerowa dyskusja o Thor Ragnarok, który wyjdzie niedługo. I chcę w niej powiedzieć parę słów o rzeczach, które wydarzyły się w Guardians of the Galaxy. No to siłą rzeczy muszę dopisać spoilerowa recenzja o Thor Ragnarok i spoilerowa recenzja o Guardians of the Galaxy i coś tam jeszcze. No to bardzo zaburzyłoby dyskusję, więc jeżeli wam to przeszkadza, okej, rozumiem. Możecie obejrzeć ten film po to, żeby z góry być poinformowanymi. Ja nie... Jeżeli coś wyszło na DVD już i czy Blu-rayach i tak dalej i każdy miał okazję zobaczyć to w domu, to w tym momencie ja przestaję to traktować jako spoiler. Dla mnie w tym momencie, jeżeli ktoś bardzo chciał to zobaczyć i unikać spoilerów i tak dalej, to już miał kilka okazji co do tego. Więc no tak do tego podchodzę i dlatego też sam nie złoszczę się na inne osoby. Jeżeli ja nie obejrzałem w żadnych z takich okazji danego filmu i ktoś mi potem coś o nim powie, no to trudno. No, najwidoczniej mi nie zależało na tyle, żeby go zobaczyć już teraz, bo tak mnie zainteresował. Także jeśli chodzi o filmy i seriale, to jest moja kategoria, ja tak podchodzę do spoilerów. Wiadomo, że różne osoby mają najróżniejsze podejścia. Jednym w ogóle to bardzo przeszkadza, tylko kluczem jest tutaj to, że właśnie bardzo ciężko dyskutować jakkolwiek o popkulturze, jeśli nie mówimy bezpośrednio o tych dziełach. I jakby dlatego to przewrażliwienie dzisiejsze spoilerowe mnie osobiście mocno krępuje, bo nie można się w pełni wysławiać, że tak powiem. Trzeba cały czas uważać, czy nie zdradzi się jakiegoś elementu z filmu, który wyszedł powiedzmy rok temu, bo kogoś to może urazić. Także no, ja traktuję to w ten sposób. Kolejna sprawa to spoilery komiksowe, bo to jest już w ogóle zupełnie coś innego i dużo, dużo bardziej zawiła sprawa. Głównie dlatego, że w komiksach twórcy sami nie mają absolutnie żadnych oporów przed zdradzaniem nam prawie wszystkich informacji. Kiedyś, kiedy bohater dany umierał, powiedzmy, to był szok często. Pojawiała się... Zaczęliśmy komiks i w tym komiksie dany bohater ginął. Ewentualnie może ktoś gdzieś teasował na końcach zeszytów, że ktoś umrze. Tu będzie śmierć w tym zeszycie. No okej, ktoś umrze. I potem dowiadujemy się, kto umarł. Ale dzisiaj, kiedy znowu informacja jest wszędzie i są portale poświęcone głównie komiksom, no i siłą rzeczy ja to wszystko śledzę i cała masa zainteresowanych osób to śledzi. Mamy te solicitations, czyli okładki z drobnym opisem fabuły tego, co będzie w komiksach na najbliższe miesiące, jako takie zwiastuny właśnie. No to wtedy siłą rzeczy nie potrafię podejść do tego tak samo jak w przypadku zwiastunów, jak do spoilerów. I jeżeli firma ogłasza nam coś, no to siłą rzeczy będziemy o tym dyskutować, bo oni nam już to podali jeszcze przed przeczytaniem, nie wiem, danego komiksu. I z komiksami problem jest też taki, że w Polsce mamy jakby to, co jest 2 lata później, bo takie są wymogi Marvela, z DC jest to rok z hakiem później. Niedługo się to zbliży, ale ilościowo numerów dalej będzie sporo, bo DC zaczęło wychodzić co 2 tygodnie. Więc jakby przerwa między tym, co my mamy u nas, co będzie, a zeszytem, który wychodzi w Stanach, jest dosyć spora. I w tym momencie polski czytelnik, słuchając tego, co ja mówię, może usłyszeć spoiler do komiksu, który u niego wyjdzie dopiero za miesiąc. Ale znowu, w tym momencie nie mógłbym w żaden sposób mówić o komiksach amerykańskich, jednocześnie nie mówiąc o nich. I za każdym razem mówić, o, teraz będzie spoiler do tego komiksu, teraz będzie spoiler do tego komiksu, a teraz będzie spoiler do tego komiksu. No,
Prawda jest taka, że to w pewnym momencie, no, według mnie wam nawet nie chciałoby się słuchać kogoś takiego. Może to brzmieć jak coś niby łatwego, ale gwarantuję wam, że osoby, która by sobie wszystko punktowała i musiała cały czas przerywać dyskusję i zastanawiać się, czy nie spoiluje jakiegoś komiksu, byłoby naprawdę ciężko słuchać. Jeszcze niekoniecznie, na przykład w Comics Weekly z góry zaznaczamy, że spoilujemy wszystko. Natomiast ogólnie jak rozmawiam o komiksach, zwykle staram się napisać w tytule, o co chodzi, czy zacząć rozmowę od tego, o komiksie, który teraz będę omawiał. I to, co to, od czego zaczynam, czy co do czego umieszczam tytuł, zwykle jest reklamowane już przez twórców. To są właśnie te zwiastuny, których mówię, dowiecie się ich i tak wszędzie, jeżeli jakkolwiek śledzicie jakiekolwiek komiksowo. I to takie właśnie ostrzeżenie, że jeżeli ja na przykład wrzucę tytuł, jak widzieliście, nie? Kolejna śmierć w Secret Empire, no to wiadomo, że w środku będę o niej mówił, więc siłą rzeczy klikacie jakby na własną odpowiedzialność. Ale właśnie z komiksami jest to o tyle dużo trudniejsze, że jak ktoś umiera, no to mamy kampanię reklamową, jak miał Wolverine 3 miesiące do śmierci, 2 miesiące do śmierci, miesiąc do śmierci, śmierć Wolverina, ciekawe co się stanie w tym komiksie. Ktoś umrze, ciekawe kto może umrzeć w tym komiksie. Oni bardzo, bardzo zapowiadają takie rzeczy, bardzo tego typu rzeczy, które kiedyś mogły być szokujące, być zwrotami akcji, dzisiaj są ogłaszane z góry. Ma to sens taki, że ponieważ tyle postaci już zginęło i wróciło, że sama śmierć nie jest już tak szokująca, więc starają się dać do niej jakiś motyw prowadzący, żeby ona coś innego oznaczała. Trochę to rozumiem, plus komiksy nie sprzedają się tak jak w latach, powiedzmy, 90. wcześniejszych. Na początku lat 90. wcześniej, bo pod koniec to też była masakra. No i w tym momencie chcą jak najbardziej się zareklamować. Wiadomo, że śmierć Wolverina przyciągnie dużo osób, no bo hej, Wolverine umiera, taka popularna postać, chcę o tym przeczytać. Śmierć Supermana w latach 90. sprzedała się w 2,5 milionach egzemplarzy, czy coś takiego, więc nic dziwnego, że twórcy chcą się tym ogłaszać, no ale jednocześnie spoilują nam komiks. Jeżeli twórca jest na tyle jest zdolny, to w samym komiksie zawsze jakieś smaczki, jakieś zwroty akcji, które mogą inaczej nam rzutować na całą historię, którą czytamy, ale no ten wątek siłą rzeczy jest już dla nas znany i w żaden sposób nas nie zaskoczy. Także jeśli chodzi o spoilery, z mojej strony to tyle. Aha, no jeszcze nie wspomniałem o serialach. W przypadku seriali jest to trochę inaczej, bo mamy do nich spory dostęp, mamy je on demand, że tak powiem, więc jeśli chodzi o moje wrażenia z seriali, to zwykle wrzucam po prostu, że zaznaczam, że to jest spoilerowe, natomiast no, w innym wypadku zwykle jakiś tydzień czekam i po tygodniu mówię po prostu, co było w danym serialu od tak. No, tak jak mówię, jeżeli śledzicie osoby, które dyskutują o popkulturze, no siłą, że jesteście narażeni na takie spoilery. Jeżeli ktoś robi to w dniu premiery, kiedy film jest w kinach, zaraz po tym, kiedy film pojawił się w telewizji bez ogłoszenia, no to jest gapiostwo według mnie i tak się nie powinno robić, ale mówię, w przypadku seriali tydzień, w przypadku filmów jakiś czas po wyjściu na Blu-rayu czy DVD, w przypadku komiksów też z tydzień później, bo to są jednak media, do których jest dużo łatwiejszy dostęp. No siłą rzeczy nie można tego pomijać, nie można o tym nie dyskutować i jednocześnie dalej mówić o medium, o którym chce się właśnie powiedzieć. Więc z mojej strony to tyle, ja tak podchodzę do spoilerów, tak jak mówię, śliski temat i rozumiem, że wielu z was będzie się ze mną nie zgadzało, będziecie mieli trochę inne pojęcie, inne podejście, rozumiem, szanuję, ale ja muszę mieć jakieś ramy, których muszę się chociaż jakkolwiek trzymać, żeby taki kanał prowadzić. Jeżeli sam kiedyś naruszyłem swoje zasady, to przepraszam, tak jak mówię, to było moje gapiostwo, nie powinienem był tego robić. I piszcie mi właśnie, jak wy do tego podchodzicie, bo to jest, mówię, to jest temat rzeka. Także na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Do następnego razu. Cześć.